Witam serdecznie. Dziś zajmujemy się z wyhodowaniem foczki. Jest aplikacja internetowa o nazwie Puyogo. Jest to japońska gra przeglądarkowa. Nowa gra, ale dosyć szybko zyska popularność w Japonii. Tak się wygląda. Puyogo. Co prawda napisane wszystko po japońsku, ale od czego macie mnie? Tak się składa, że ja znam trochę po japońsku, więc będę wam pomagał. No, na razie niestety nie ma języka angielskiego, ale nic nie szkodzi. Plansza jest załadowana, więc na początku nic nie trzeba zrobić. I grami czarnymi, przeciwnik gra białymi. Kontaktowo to nic zdrowo. Tak się mówi, ale dobra. Pierwsza technika wyhodowania foczki to wydłużenie. To jest wzmacniający ruch, dzięki któremu można wzmocnić swoją formację. Mam więcej oddechów. Można rozdzielić od razu. I dzięki temu oczka jest bezpieczniejsza. Na razie staram się wydłużyć swoją foczkę. Ta aplikacja jest świetnie wprowadzona do Go, bo nauczy mi kilka ważne techniki, między innymi połączenie kamień, to jest podstawowym elementem, i stworzeniem oczu. Myślałem, że mam dwoje oczy, ale okazuje się, że tym razem przegrałem i w ten sposób. No to ja poddaję. Dlaczego ja przegrałem? Można to sprawdzić wciskając lewy przycisk. Wtedy jest tryb review, czyli można jeszcze raz odtwarzać zagraną partię. Na razie wszystko po porządku. Obaj gracze nie ma straty. Partia jest prawie zakończona i w tym momencie trzeba było zagrać tutaj w środku, żeby mieć dwa odrębne oko. Oko jest bardzo ważne. Dlaczego oko jest ważne? Bo zazwyczaj oko to jest takie miejsce, pokoik. W takim pokoiku przeciwnik nie może zagrać, bo od razu zostanie zbity. Chyba że to jest ostatni oddech przeciwnika. Wtedy można tam zagrać i w dodatku można zbić całą grupę przeciwnika. Dlatego jedno oko nie wystarczy, trzeba zrobić dwa oko. Dwa odrębne oko. No a ja tego nie zrobiłem. Nie, dlatego przeciwnik likwidował moje oko i przez to przegrałem. No cóż, zdarza się najlepszemu. Nowa gra. Jeszcze raz rewanż. Zobaczymy tym razem. Będę grał ostrożniej. Pierwsza technika, wydłużenie. Przeciwnik zagrał Hanę. To zablokuje mi. Nie jest co prawda połączona, ale przeciwnik też nie jest połączony. W takiej sytuacji inicjatywa się liczy. O, widzicie, ten kamień już zostanie zbity. W ten sposób udało mi się rozdzielić. Rozdzielenie to jest bardzo skuteczna taktyka. Jak nam się uda rozdzielić grupę przeciwnika, to foczki są zadowolone. Na razie 11 na 6, na razie 12 na 5, migliwam
i można już spasować. I 12 na 6 wygrałem. W końcu wse. Tak naprawdę czarny można jeszcze dograć w tym miejscu. Wtedy biały miałby tylko jedno oko. Wtedy bym wygrał. Ale nieważne, wygrane się cieszy. Dobra, skoro ja wygrałem na tej planszy, to czas na większą planszę. 7 na 7. O właśnie, jeszcze nie wyjaśniłem przyciski tutaj na górze. Pierwsza z lewej strony. Pierwsza z lewej to przełączenie planszy 5 na 5 albo 7 na 7. Drugi przycisk to wyjaśnienie zasady. Tutaj zasady są tylko 4. Po pierwsze, kamienie czy foczki kładziemy przemienne. Możemy ewentualnie pasować kolejkę. Druga zasada, jeśli kamienie zostanie zablokowane ze wszystkich stron, pionowo albo poziomowo, to ten kamień foczki zostanie zdjęty. Trzecia zasada, to nie możemy powtarzać taką samą sytuację. Tutaj w przypadku ko, to możemy tam zagrać, ale dopiero po następnej kolejce. Czwarta zasada, to zakończenie partii. Jeśli obaj gracze pasują, to uznajemy, że partia jest zakończona. Osoba, która ma więcej kamieni na planszy, wygrywa. To jest zasada dżungo, kiedyś wyjaśniłem w moim filmiku. Zobaczymy. Prawie przycisk to blog, ale to jest po japońsku, to nie ma sensu wchodzić. Tutaj ewentualnie można zmienić i przełączyć przeciwnika na bot, AI czy bot, albo człowiek. No możemy przełączyć, jeżeli chcemy grać, jeżeli macie z kimś zagrać w smartfonie albo urządzenie. Dobra, 7 na 7, teraz jest większa plansza. Wydłużenie to sprawdzona taktyka. Zablokuję. I jeszcze raz wydłuża. Tak naprawdę to go polega na zbudowanie swojej strefy wpływu, więc starajmy się zwiększyć swoją strefę. O, to jest moja strefa, a biały ma tam strefę. Na razie niestety wygrana na to, że biały ma większą strefę. Chyba, że mój przeciwnik się coś pomylił albo nie pomylił, to wchodzi mi dalej. To się cieszy, co prawda tam stracę. To jest nieopatrzne zagranie, bo ja mogę zbić. Połączę na wszelką cenę. Zbiję. Idę dalej. Zbiję. O, samobójczy ruch. Co zrobił przeciwnik? Spasował? Jeśli przegrywa, to bot zaczyna wariować. To jest strona dla początkujących, więc ten AI bot nie jest zbyt silna. Ale ważne jest to, żebyśmy nauczyli zasady, opanować zasady. W tym przypadku ta grupa białego ma tylko jeden oddech, więc można odebrać i wygrać. O, udało się. Więc w ten sposób poznaliśmy aplikację Puyo Go.
Polecam bardzo dla początkujących. Jak pokonacie bota regularnie, oznacza to, że czas na przejście do większej planszy. Na następnym nagraniu pokażę wam, jak wygląda grę 9x9, to już na japońskich zasadach. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie, cześć.